No jestem ogólnie zadowolony z walki, bo wczoraj dowiedziałem się o tej walce. Wstałem rano, idę na trening, dostałem telefon, czy przyjadę zawalczyć. Mówię, no pewnie, zawsze to jakaś promocja następna i walka. Ale no czułem, że w tej trzeciej rundzie no dało, ta kondycja nie była taka, jaka powinna być, bo jednak byłem zajechany. Czułem to po barkach, po całym ciele, także no nie było to do końca to, co bym chciał. Ale nic swojego stylu nie zmieniłeś, dalej agresywnie do przodu, szczotką dużo uników. Tak, no ja tam na tym bazuję, na unikach, zwinności, szybkości, także to jest mój styl. No właśnie, bo mój zajechany, bo walczyłeś, zdaje się, niedawno za granicą Norwegii, to... Tak. I ile dni temu to było? No to było 2 tygodnie temu, tak? I jeszcze przed tym miałem mistrzostwa Dolnego Śląska, także co chwilę walki, nie? Co tydzień gdzieś jestem, także no to fajnie jest, nie? Super, zadowolony jestem z tego, że tak często walczę, ale no dzisiaj czułem to zmęczenie. No właśnie, bo tam czytałem, w Norwegii byłeś chyba najlepszym zawodnikiem wieczoru, więc też pokazałeś dobry boks, gdzieś ta forma chyba jest obecnie. Tak, jest, no ciężko bardzo trenuję z moim ojcem, 2 razy dziennie jesteśmy na sali, także no ja jestem w bardzo dobrej formie cały czas. No i walczyłem z mocnym chłopakiem z Czeczenii, także no charakterny taki chłopak, ale no pokazałem dobry boks, wygrałem i zostałem najlepszym zawodnikiem gali. A wcześniej, zdaje się, byłeś w Anglii też na sparingu. Tak, byłem na sparingach w Anglii, no trenowałem w klubie u Bena Davisona też, u obecnego trenera Antonego Joshuły, także no sparowałem z bardzo mocnymi zawodnikami z boksu zawodowego, także super doświadczenie i możliwe, że za niedługo znowu tam polecę. A to pomysł swojego taty, żeby właśnie tak próbować różnych szkół boksu? Tak, tak. Chcemy właśnie jeździć do Anglii, mamy w planach też niedługo już do Stanów Zjednoczonych polecieć na obóz. W tym roku? W tym roku, tak. Konkretnie gdzie? Do Nowego Jorku. Też taty pomysł? Tak. Czyli chcesz się wszechstronnie rozwijać? No tak, no trzeba, no ja wszystko poświęciłem w tym kierunku, idę w boksie, to jest moje całe życie, moja praca i tylko na tym się skupię, klapki na oczy i boks. Ta częstotliwość to też jest zaplanowana, a tych startów to jest wypracowane właśnie, tak to będzie wyglądało dalej? Tak, no właśnie chcemy jak najwięcej walk toczyć, bo to jest jednak duże doświadczenie i lepiej się czuję, jak jestem często w ringu, bo wchodzę jak do siebie, a nie, że mam pół roku przerwy, wchodzę zardzewiały i nie wiem, co mam robić. Nie. W tej chwili do jakiej najważniejszej imprezy się przygotowujesz, do jakiego startu? No aktualnie to nie wiem, bo na razie nie ma nic takiego, ale no cały czas jakiś telefon dostaję i gdzieś jadę walczyć, także no muszę być cały czas gotowy. No właśnie, bo to może być znowu zagranica, skoro w Norwegii wygrałeś, tam poszła fama, że potrafisz boksować. No to... tak, no może w następny weekend znowu coś dostanę i gdzieś polecę, także no zobaczymy. Czyli nie masz oporu przed jakąkolwiek walką, jakimkolwiek rywalem? Nie, nie, mogę walczyć z każdym i wszędzie. A jakie takie dalekie plany? Co jest twoim takim marzeniem? No moim marzeniem jest zostanie zawodowym mistrzem świata. No, to sobie wymarzyłem i cały czas idę w tym kierunku. Chcę przejść na zawodowstwo i zostać mistrzem świata. A w jakiej wadze? Bo nie wiem, czy jeszcze musisz walczyć o kilogramy? Jak to swoją... Na razie wagi nie zmieniam, bo to jest dla mnie idealna waga. Te 67 kilo na co dzień waży 70-71. Zbijam sobie te parę kilo i czuję się super. A to zawodowstwo to w miarę szybko, czy jednak chciałbyś jakieś medale na ringu olimpijskim też zdobyć? Znaczy no na razie jestem na ringu olimpijskim i no zobaczymy, jak to będzie. Chciałbym też może łączyć to i to. No ale zobaczymy, jak to z czasem będzie wszystko. Jeśli można napisać o ten tatuaż, bo to tak? Jakieś rzymskie liczby, a co to oznacza? Data urodzenia mamy i taty. Dzięki wielkie. Jeszcze dziękuję. Pytanie. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.